Wybaczcie za trochę spontaniczny daily upload. Nie miałem go w planach, ale jak zwykle Steelul wbija się ze swoimi update'ami w mój rozkład filmów jak góra lodowa w Titanica. Cześć, tutaj Jordan Forrester i zanim jeszcze przejdziemy do tematu odcinka, chcę tylko szybko was ostrzec, ponieważ ostatnio niestety trailer do filmu FNAF został liknięty w sieci, więc uważajcie, jeśli nie chcecie sobie go zaspoilerować. A teraz główny temat odcinka. Panie i panowie, zaczynamy w końcu dostawać teasery odnośnie DLC do Security Breach i zapewne wiecie, jaki jestem podjarany. Szybkie przypomnienie dla tych, którzy są out of the loop. Steelul ogłosiło już w zasadzie to prawie rok temu, czyli w maju 2022, że we wczesnym 2023 wypuszczą DLC do FNAF Security Breach, a ci, co zakupili Security Breach wcześniej, dostaną owe DLC za darmo. W tym ja. Zrobiłem nawet film o tym ogłoszeniu, więc jeśli chcecie, to możecie sobie sprawdzić. Ale cóż, wczesny 2023 zaraz minie, a w sumie to już minął, bo maj już mamy. I DLC jak nie było, tak nie ma. Więc po kiego robię ten film? Zapewne się zapytacie. A, bo w końcu coś dostaliśmy. Niewiele, ale zawsze coś. Albowiem Security Breach TV, czyli strona, na której puszczano kreskówki / teaser do Security Breach, dostała całkowicie nowy look. I funny enough, kilka tygodni temu, I think, Steelul actually przypadkowo zmieniło layout strony na ten, który za chwilę będziemy omawiać. Oczywiście szybko cofnęli pomyłkę, więc postanowiłem to uszanować i nie wspomniałem o tym i nie robiłem o tym filmu, ale skoro już wyszło to tak oficjalnie, to czas o tym pogadać. Na razie jest tego niewiele, zatem przebrniemy przez to dosyć szybko. Okej, a więc Security Breach TV obecnie prezentuje się tak. Stanowisko przypominające biuro zniknęło i zostało zastąpione tym oto urządzeniem, przyrządem, na pewno czymś do sprawdzenia kamer. Witam, tu Jordan, który edytuje ten film. Udało mi się pobrać ten obraz i on literally się nazywa Cam Station, więc to jest jednak stacja monitoringu. Wygląda to jak jakaś stacja monitoringu, takie wiecie, pudełko, które można rozłożyć i obserwować kamery. Stoi także na takim jakby podwyższeniu, które można regulować przełącznikami po bokach, które też mogą być uchwytami, ale wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Więc się zastanawiam, czy to znaczy, że to mogą być stacje zapisu, które trzeba będzie aktywować, czy to mogą być również stacje do obserwowania kamer dostępnych tylko w tej lokalizacji, w której jest owa stacja, bo nie wygląda jak coś, co można nosić pod pachą 24 na dobę. A jeśli faktycznie jest to portable, to może ta walizka będzie miała własną baterię, którą będzie można podładować na owych stacjach. Myślę tak głównie przez te trzy kable, które są podpięte do tego czegoś i zdają się łączyć z podwyższeniem. Owa stacja po środku ma już nam dobrze znany ekran, który na obecną chwilę przedstawia tylko szum. Ale jak już wiemy, to na 100% się zmieni, więc ciekawe co teraz nam przedstawi. Nową kreskówkę? Tylko trailery? Cóż, poczekamy, zobaczymy. Na lewo od stacji mamy dwa loga Steelul. Fioletowe prowadzi na ich stronę, a zielone na ich Twittera. Klasycznie po kliknięciu prawego przycisku myszy dostajemy napis You can't save this. Ale tym razem mamy kolejne You can't save this tuż nad stacją po prawej, które można zaznaczyć. Nie wiem, czy to przez przypadek tam jest, czy celowo tam to zostawili, ale nie powiem, ciary mam. Co do ukrytych wiadomości mamy obecnie trzy. Coś nadchodzi, coś się zbliża. Dostępne na całej stronie, słyszymy głosy na fioletowym logu Steelul, widzimy cienie na zielonym logu Steelul. I tyle na obecną chwilę mamy. W kodzie źródłowym jedyne co udało mi się znaleźć takiego wartego uwagi, to pojedyncze i zgliczowane something, które jak widać nie zostało użyte nigdzie najwyraźniej, oraz te dwa linki podpisane MV2, ale po kliknięciu na nie albo wyskakuje błąd, albo napis forbidden, czyli basically access denied. Może to i lepiej. To oznacza, że prawdopodobnie dostaniemy przynajmniej dwa teasery w przyszłości. Zatem w końcu zaczęliśmy dostawać newsy odnośnie Ruin. Nie wiem jak wy, ale ja się mega jaram, co za zaskoczenie, że w końcu dostajemy jakieś newsy / teasery odnośnie DLC, bo ostatni teaser mieliśmy prawie rok temu i przez ten czas była radiowa cisza. Ale jak już się nauczyliśmy, nie popędzajmy Steelul, bo wszyscy doskonale wiemy, jak to się poprzednio skończyło. Także no, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam wielkie serdecznie za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych wiadomościach na temat tego, co się dzieje u Scotta, Steelul, na Security Breach TV i ogólnie z FNAF-em. Cześć.